pana. Gdyby nie Mikulski, to byłby jakiś inny aktor, który zagrałby Klossa i zyskałby to samo. Tutaj zadziałała wyobraźnia widza na bohatera. Obojętnie, akurat w moim przypadku, mnie to szczęście dopisało, że ja dostałem tę rolę, ale gdyby to dostał inny aktor, bo przypuszczam, że no, nie sądzę, żeby można było taką rolę rozłożyć, prawda? Bo nawet zagrać bardzo poprawnie, to też by wyszło dobrze. I mnie się wydaje, że ja zagrałem ją względnie przyzwoicie. Ponieważ ja, jak powiadam, mam za sobą służbę wojskową i wiem, na czym ta służba polega. Wiem, jak powinien postępować żołnierz. Wiem, jak powinien się trzymać. Ja wiem, że żołnierz musi mieć zapięty każdy guzik, jedne i drugie, to jest i trzymać się prosto. Ja to realizowałem w tym mundurze. Dwóch reżyserów, z tym, że muszę powiedzieć moim zdaniem, bo różne są może na ten temat opinie, ale dla mnie ja nie widzę jakiejś specjalnej różnicy między ręką Morgensterna a ręką Konica. Oni obaj znakomicie się uzupełniali. Ten serial to się nie czuje, jeżeli nawet to, ja nie wiem, który reżyserował, jak oglądał odcinek. Nie wiem, nie pamiętam. Oczywiście można mówić, z którym się lepiej pracowało, z którym się gorzej. Ja znowu nie odróżniam. Wie pan, ja jestem aktorem, który jeżeli ma jakieś swoje propozycje, to mówi aktorowi, to reżyserowi, to próbuje z nim przedyskutować pewne rzeczy. Albo ja przekonuję reżysera, albo reżyser mnie przekonuje. I takie czasami rozmówki były, no bo na to nie ma rady, prawda? Robiliśmy coś wspólnego. Poza tym proszę nie zapominać, że ja grałem te role przez 65, 6, 7 i 8 rok. 4 lata. Czyli ja już tak śmieję się i mówię, że ja już myślałem kategoriami Klossa, prawda? Ale to jest coś w tym, że ta rola, ta postać już tak we mnie weszła, że ja mało tego, zdarzały się sytuacje, że ja mówiłem do reżysera, słuchaj, ja tego nie zrobię. Dlaczego? Bo jeżeli to zrobię, to ja się demaskuję. To ja jako Kloss będę zdemaskowany, bo to i tak dalej. Reżyser zastanawia się, mówi, masz rację. Do NRD pojechaliśmy chyba z Kubą Morgensternem i z Konicem, nie wiem. W każdym razie pojechaliśmy, dwóch, trzech nas było. Obwożono nas, pokazywano nas, mieliśmy szereg spotkań. Oczywiście spotkań przeważnie z młodzieżą, starsi mniej. Nie wiem, może oni pamiętali tę wojnę i mieli mi za złe, że ich tam wyprowadzałam trochę w pole. Ale rzeczywiście NRD zachwycone. Natomiast Berlin Zachodni, bo oni nie emitowali bezpośrednio w Berlinie, tylko Berlin no, przez granicę, przez mur, to oni tam sobie przejmowali ten program. I właściwie tak jak wiem, to każdy odcinek był recenzowany. Po odcinku, nie wiem, dzień, dwa czy trzy, ukazywała się recenzja, która oceniała ten odcinek, więc oceny były różne. Od takich, że to bajka dla tak, do takich, że bardzo to fajne, że to jest serio, że dobrze grane. I to też było ważne.